pacyfice z kolei. Nie mówmy o pacyfice, co? Z tej strony Stanley. Bo ja ci mówiłem, że to jest kwestia przynajmniej roku jeszcze. Takiego gówna. A ja tego nie rozumiem, bo ja tego nie rozumiem, bo oni nie powinni, te restrykcje powinny zostać zniesione natychmiast, kurwa. Bo zanim zniosą restrykcje, to będą mieć wojnę domową, kurwa. Faszyzm trzeba skończyć. Fascist. Nie chcę. Nie podałabyś mi tego. Wczoraj nie odbywałem tego na miejscu. Thank you. Witam, Spado. Witam, Ejrzesz dupę. Kurwo. Witam, Spado. Nie mówię do ciebie, Spado. Mówię do gry. Witaj Dartorg, witaj Mikul. Spado, fajnie, że mi o tym mówisz, ale I don't care. Nie zamierzam na to patrzeć i nie zamierzam w to grać. Machine Games podobno robi grę Indiana Jones. Bethesda chyba, kurwa, nie Machine Games. Nie chcę o tym słyszeć, nie chcę tego widzieć, nie chcę, kurwa, ani słyszeć o nowych Wolfensteinach. Już powiedziałem, nowy Wolfenstein jak najbardziej od jakiegoś zewnętrznego studia, które czuje czacze, czuje klimat i zrobi coś na wzór, albo nawet remake'a Return to Castle Wolfensteina. Kurwa, nawet Wolfensteina 3D. Pal diabli. Nie chcę słyszeć o niczym, kurwa, co będzie miało logo Bethesdy na samym wstępie. No to jak Todd Howard odpowiada za całość, to nie... Pierdolę, kurwa! Wiecie co, patrzcie się, jaki pistolet zebrałem wczoraj. Skippy się nazywa. Napierdala tylko w głowę. I w ogóle na samym początku, jak go zebrałem, to taki nabój, hologram naboju się wyświetlił z tego pistoletu i gadał ze mną, nie? On se czasami sam gada do siebie, ten pistolet, podśpiewuje sobie. Skippy, ten pistolecik jest świetny, mówię wam, czaska od razu po głowie. Ale patrzcie się, jak to wygląda. Słaba gierka. Słaba jest ta gra, naprawdę, fuj. Fuj beznadziejna. Gówno. Wiecie co, sobie dzisiaj pograłem chwilę zaraz przed streamem. Red Alerta zremasterowanego. Jaki klimat! I świetna sprawa, naciskacie spację, robią się piksele, wciskacie spację znowu, a tu piękna graficzka, bardzo ładnie zremasterowany, świetna muzyka też przerobiona. Skippy'ego jak znajdziesz, to będziesz miała upa. Ty patrzcie się, Johnny Silverhand. Ja jebie. Tylko naćpany. Zajebie mnie! Zajebie mnie! I will kill you! A nie, nie. Nie uciekaj, gościu. O, mogę postać ulepszyć.
Co ja mogę ulepszyć? Poczekajcie, inteligencja to może zdolności techniczne. Zdolności techniczne sobie ulepszę, tak żebym miał mistrza w wytwarzaniu. Jesteś odporny na porażenie prądem, dobrze. Jeszcze potrzebujesz chyba do 18 sobie podnieść punktów, żebyś mógł mistrzać. Patrz, w pełni naładowanie bronie typu tek nie strzelają samoczynnie. Wiem, zajebiste. To. To, a to czekałem. To. Ale tu jest z kolei odporność na porażenie. Decisions. Dobra, odporność na porażenie może. Patrz jaki Johnny Silverhand ucieka przede mną. Patrz. Jaki gość. I wygląda jak Johnny Silverhand, jest pierwszy. Mam mówić taki zapis, nie wiem. Wiesz co, czasami jest problematyczny, ale strzela w głowę. Bardzo celnie. Mnie odpowiada. On czasami strzela sam, tak z dupy, nie? Naciskacie i... Kumpel prosi o przysługę. Trzeba odzyskać oko. Kumpel prosi o przysługę. Poczekajcie, bo ja muszę coś sprawdzić w ustawieniach. A, dobrze, mam dźwięk. Dobra. Nie zmieniam. Znaczy, szczep. Nie. Nie muszę. Piszesz się na to? Szczegóły w załączniku. Piszesz się na to? Pierdolone torebki z herbaty. Piszesz się na to? Mogę. A powiem wam, jaki klimat po prostu, jak zniszcz Toruń i jego mieszkańców. Ja pierdolę. Pojechałem tam, rozwaliłem wszystkich. Oczywiście Toruń wyglądał jak wioska, ale kościół był, więc... Kościół z ojcem... Z tym, kurwa, jak on się... Ojcem dyrektorem był. I go rozjebałem. Znaczy, ja ci powiem, spada, czy chujowo robi gry. Ja nie mam problemu do Jedi Fallen Order, ale Jedi Fallen Order to jest Respawn, a Respawn nie pierdoli gier, nawet jak robi je słabo. To są ludzie, którzy umieją robić gry. Natomiast co do Squadrons, przyjemnie się grało w to, ale kurwa, według mnie, biorąc pod uwagę to, jaki oni mają... Jaki budżet może dać Electronic Arts na zrobienie gry, to ja spodziewałem się bardziej w czegoś w rodzaju Star Citizena, czyli mogę sobie chodzić po okręcie, tak, pogadać z kimś, popatrzeć tu do kantyny, tutaj to, a nie kurwa, że stoję, patrzę i tylko mogę klikać po postaciach albo po drzwiach, nie? I wyjdź z drzwi, wejdź do hangaru i się zesraj. O Jezus Maria, spadło ci. Nie przejmuj się. No. Cześć gościu. Szukaj oko Jakoba. Mam odszukać jego oko i mam mu co, wyrwać to oko, czy co? Mam ich zabić tu wszystkich? Wiecie co, panowie? Tobie dam atak wirusowy. Jezus, jak można było tak spierdolić. Wstawiono list, kończę za co? Kurwa, leżą porozrywane postacie, a Witchhaven się pyta, list, kończę za co? Za co? O Jezus Maria, to był policjant, przepraszam. I am sorry. No, wiesz, to
w tym składzie no, całkiem fajnie się latało. Podobało mi się ten bajer, że wrócili do pomysłu z tarczami. Co prawda jest to trochę taki odrobinkę obcięty w porównaniu porównaniu z X-Wingiem czy TIE Fighterem, ale nie będę tutaj płakał z tego powodu. Podobało mi się to, że wrócili bardziej do trybu symulatorowego niż do trybu strzelankowego, jak to było na Battlefroncie 2. Ale uważam, że no, że stać ich kurwa na więcej, prawda. Chociaż gierka fajna, nie? No, przyjemnie się w to grało. Wiadomo, 35 funtów to nie tak wiele, ale mimo wszystko, no sorry, ja kurwa nie lubię, jak coś jest robione półśrodkami. Nie lubię czegoś takiego. Ja lubię, jak coś, jak robi się, nawet jeżeli kurwa są glitche i błędy straszne, tak jak na Cyberpunku, wiem, jest straszne błędy są. To wolę Cyberpunka z błędami niż jakąkolwiek kurwa grę od Electronic Arts bez błędów. Tyle w skrócie. Dalej gówno nie jest. Chodź. A tam. Może być. Tak, one były robione przez Raven Software, spadł, wiesz o tym doskonale. Wiesz co, spadł, chciałoby się, żeby wróciło, nie wróciło, wiesz, ja nie mam z tym takiego problemu, wiesz, ja uważam, że jest bardzo dużo firm, które robią świetne gry. Respawn chociażby wcale nie robi gier gorzej niż robił je Monolith czy Raven Software, tak? Więc ja uważam, że to nie jest... Także, ja powiem, znaczy wiesz, najlepsze jest to, że ludzie dostali parę lat temu gierkę od Ravena, no bo ja czuję tam po prostu rękę Ravenów, czyli Call of Duty World War II, ta kampania do tej gry to jest po prostu kurwa mistrzostwo, to jest mistrzostwo. Ja, to jest najlepsza kampania drugowojenna, jaką kiedykolwiek widziałem w grach komputerowych o tej tematyce. I osobiście uważam, że patrząc na to, jak ludzie potraktowali tą grę, wiem, że głównie chodziło o multiplayera, ale jak widać singleplayerowi też się dostało, w ogóle grze się dostało i uważam, że to, że ludzie w dzisiejszych czasach ogólnie nie zasługują na dobre gry. Patrząc na to, jaka jest gównoburza wokół Cyberpunka jeszcze, to nie zasługują po prostu, ciemnioki i tyle. Zawsze coś. Zawsze coś. Kurwa, dadzą coś, co mi nie będzie pasować. Dobra. Ta? Niesprawiedliwe to jest. Niesprawiedliwe to jest. Zawieź wszczep do skrytki fixera. Aha, dobra. Tylko chciałbym jeszcze kogoś zabić. Mogę. Can I? No właśnie, są. Ale to oni są z drugiej strony. Ludzie w dzisiejszych czasach, ja już powiedziałem, to nie jest problem gier ogólnie. Ludzie w dzisiejszych czasach mają najebane we łbach. Ostro. Sorry. To nie jest kwestia tylko jakiegoś Cyberpunka czy innych rzeczy. No to się bawimy! Czekam. Będę się z wami bił, bo to nie ma sensu. Dokładnie.
Dobrze mówisz, spada. Co Ubisoft robi Star Wars? Co ty mówisz? Kurwa. Tragedia. Nie, prawda. Po prostu co mnie to obchodzi? Ja powiem wam, że jeszcze ta gierka, na którą mógłbym poczekać, z miłą chęcią, to byłby remaster, taki jak zrobili w przypadku Command & Conquer i Command & Conquer Red Alerta, jakby zrobili remastera Red Alerta 2 i Tiberian Suna. Biorę w ciemno. Jakby to miał być tak remaster zrobiony, jak w przypadku tych nowych Command & Conquerów, co wyszły w tym roku, to biorę w ciemno po prostu. Coś jest nie tak. Dość mam takich jak ty. Cofnij się! Chcę broń, Glino. Idę do skrytki fixera. No, świetny jest. Mówi, że jest remaster tego Age of Empires 2? No nie wiedziałem nawet o tym. Wiecie, o tym jak popieprzone są te czasy. Latają tylko nie w tą postać. A poczekaj. Mam. No przecież mam łącze smart założone. No ja też tak myślałam ostatnio i się zastanawiałam, czy mi ten smart. No poczekaj, mam. Pokażę. Mam wszczepy. No i mam tu ręce. Łącze smart mam na ręce. Dobra, udaj się do Japanta. Jacob dostał swoje oko, więc zamykam kontrakt. Ale wi, oboje wiemy, że to nie była profesjonalna robota. Może następnym razem postaraj się bardziej, hm? Kontrakt zamknięty, dzięki. No to tak to mniej więcej wygląda, Dartok. Co zrobisz? Tak już jest, kurwa. Już nie potrafią nic więcej robić. 10. A, bo to nie są. Płacisz mi gościu za to. Weź odszkodowanie teraz. Proszę, płacić. Zarysowałeś mi samochód. Samochód już jest rozbity. Ale bardzo fajnie zrobili to. Można sobie oddalać, przybliżać. Te muzyczki są świetnie zrobione. W ogóle fajnie się gra odpala. Jest taka... Podobny jest Bayer. Jak odpalacie pierwszy raz grę, to jest tak wygląda jak jak instalacja oryginalnego Red Alerta. Zresztą tak samo jest w przypadku Command & Conquer pierwszego. Jak odpalacie tego remastera, to wygląda jak instalacja Command & Conquer.
Tylko, że wiadomo, on se tam niby, że wybiera, tak udaje, tam, udaje, że wybiera kartę dźwiękową, a tak naprawdę wybiera High Definition. Za chwilę niby ustala te DMA, IRQ i tak dalej. Natomiast tak naprawdę robi to tak sobie dla jaj, nie? Ale to jest, to po prostu buduje klimat, jest to tak świetnie zrobione. No, mega jest remaster, mega remaster. Ale co jest piękne, to to, że ta gra ma cały czas klimat. To minęło 25 lat, a ta gra ma dalej klimat. U, tu panowie policjanci gdzieś pojechali, poszli sobie na pączkę. A, bo ja miałem tutaj dziurę. Fajne jest. Kilku kroków nie można spokojnie postawić. Kupię sobie, mam to na płycie, mam. Muzyka. Cyberpunka, będę się śpiewał, posłuchał. Musimy jechać do lasu, to sobie puścimy. Fajne. A tam Dartorg dodatek do Cyberpunka chcesz. Po co ci dodatek do takiej gry? Słabiutka. Fuj. Beznadziejna gra. Czym nas jeszcze zaskoczy? Słabo działającą wersją na PS5. Czym cię może CD Projekt Red zaskoczyć? Chyba tylko z pieprzonymi grami. Takemura. Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. Yeah. I jak smakował? No, zapytaj ludzi na dole. Rada wkrótce się zacznie. A nie są małe poprawki. Zapytaj ludzi na dole. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Takemura je dobre japońskie żarcie, on nie je gówno. Po pierwsze, ten malware działa. To lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitory. Zlokalizowałem. Nie, jest rolnik genialny, Cyberpunk. Nie zgadzam się, jest słabiutki. Coś dostaje w PC Gamerze 78 na 100 nie może być dobre. Pamiętaj o tym. Widzisz? Dobre gry dostają tak jak Vermintide 2, dostają 90 na 100. To jest kurwa dobra gra. Gorzej z drugiej, będziesz musiał się trochę powspinać. Może nie jest super ciepła, ale może szpić. Nie no, oczywiście sobie żartuję. No, jest świetny, świetny jest ten Cyberpunk. To jest mega, mega świetnisty. Co tu można wiele zarzucić gierce? Ja, znaczy w sumie ja uważam, że CD Projekt Red powinno dostać w pierdol. Za to, o czym wielokrotnie mówiłem. Po pierwsze, zwiastun w 2013 roku, ale to panowie od marketingu powinni dostać baty. Bo ten zwiastun najbardziej dał grze w cirę. To jest taki, jak to się mówi, upiór przeszłości. Natomiast, który prześladował tą grę aż do samego wyjścia. Chociaż sam zwiastun był świetny, tylko gdyby pojawił się 3 lata później, to nie byłoby pewnie problemu aż takiego. Okej, okay, jestem gotowy. Pytanie, czy ty Oda. Kolejna rzecz to... wciąż uparcie pomijasz. Fakt tego, że pierwsza data, którą opublikowali, prawda, którą Keanu Reeves wyszedł na scenę, pan, do momentu, w którym jest pan, pan który, no, breathtaking, i powiedział 16 kwietnia, tak, 2020 roku. Gdyby ta gra wyszła 16 kwietnia 2020 roku, to najprawdopodobniej za dobrze by nie działała, powiem delikatnie. Natomiast jeżeli wiedzieli, że gra nie zostanie wydana w kwietniu, to po co to ciągle przenoszenie tej daty? Ja o to powiedziałem już wtedy, że to zaszkodzi, że jeżeli będą ciągle przenosić te premiery. Jestem na pozycji platformy właśnie na to są rzeczy, których...
Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. To znaczy hype to jest rak dzisiejszych czasów i on wynika z bardzo, że tak powiem, no po paradę, świat bardzo marnego bardzo marnego stanu psychicznego dzisiejszego społeczeństwa. Bo ja nie rozumiem osobiście, co to jest hype. Ja wam powiem tak, co mnie obchodzi to, jak długo firma robi grę, czy ona robi 20 lat. Dajmy na to, że firma ma trzy różne marki. Jedną grę zaczęła robić w 2000 roku, drugą grę zaczęła robić w 2002, a trzecią grę zaczęła robić w 2004. Nawet jeżeli będą ją robić 20 lat, czyli to oznacza, że jedną grę wydadzą w tym roku, znaczy w 2020 by wydali, kolejną grę wydaliby w 2022, a trzecią grę wydaliby w 2024. Co mnie interesuje to, że robią ją 20 lat? Nie interesuje mnie to. Gracz ma czekać, a twórcy mają sobie robić grę. A w międzyczasie przecież mamy inne gry, można sobie w coś innego grać. Hype? Och, parada jest świetna. Hype to jest po prostu rak dzisiejszych czasów. To jest lustrzane odbicie tego popierdolonego, za przeproszeniem, społeczeństwa chorego psychicznie. I tyle. A ludzie ci mają za dużo. Ja już powiedziałem, są znudzeni wszystkim, mają za dużo w dupach. No, nie. Będę chodził wolno czy szybko, to mi to nic nie. No tu jest, popatrz, ile tutaj jest ludzi. Sorry, to, że przy tej ilości ludzi to w ogóle działa, to jest w tym, co się dzieje tutaj, na ekranie. To jest cud, prawda. Po prostu, ja nie rozumiem czegoś takiego jak hype. Dla mnie to jest, kurwa, jakieś chore. Czekasz, aż robią grę i tyle, no i co cię obchodzi, ale to tak jest. Siedzą, tylko czytają, kiedy to wyjdzie, kiedy będzie to, kiedy będzie tam. To jest tak jak z Diablo 4. Co mnie obchodzi, kiedy Diablo 4 wyjdzie? Niech nawet wyjdzie w 2026. Co mnie to obchodzi? No, bo raczej dużo rzeczy powinno się robić po cichu. Nie, ja zapisałem już. To jest twoje tutaj. Nie, bo on mi z opóźnieniem zapisał, wiesz. Prostuj, tyle no. Co mnie obchodzi? Wydadzą? When it's done, tyle no. Co mnie obchodzi, jak długo będą robić? Jakoś nikt się nie przydupczał do Carmacka, że robił Duma 3, tyle lat. Chociaż też zrobił błąd. Ale tak naprawdę nie czekało się długo, ponieważ oni zrobili dodatki. Dodatki były już po 2016 roku. Później robili Gwinta. Gwinta wydali. Zrobili tego Thronebreakera w międzyczasie. Nie czekało się długo. Sorry, pomiędzy Wiedźminem 1 a Wiedźminem 2 CD Projekt Red nie wydało nic, a czas ten trwał 4 lata. Ach. Dupa. Nie, czasami nie wiem, nie rozumiem tego tutaj, bo mam bufory. Czasami jest tak, że masz bufory, a on ci i tak wszystko chrzani, wyłącza nagle hakowanie. I nie wiesz tak naprawdę, kiedy ci to wyłączy. Znaczy, ja ci powiem, wiesz co, Artur, pandemia pandemią, ale jeżeli w 2019 roku powiedzieli, że gra wyjdzie w kwietniu 2020, jeżeli w 2019 roku taką datę ustalili, to znaczy, że
przeciętnemu zjadaczowi chleba mówi to jedną informację, że gra będzie gotowa na kwiecień 2020 i tyle. Nic nikogo nie interesuje, tak? Fan o pandemii wtedy jeszcze nikt nie wiedział, nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co się zacznie. Nie, ty nie rozumiesz, dalej. W czerwcu 2019 roku powiedział Keanu Reeves, że gra wyjdzie w kwietniu 2020 i pozamiatane mają, no i tyle. Tu się okazuje, że jakby ta gra wyszła w kwietniu 2020, to wiadomo, w jakim byłaby stanie. Więc nie mogli jej byli wydać. Natomiast to, że się pojawiła pandemia, no tak naprawdę gra miała być gotowa na kwiecień 2020, więc pandemia tutaj nie powinna mieć żadnego znaczenia. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower płynęło. A jednak wciąż widzę je. Takemura, ściągnąłem tego bliższego. Potężny. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do windy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. Tylko że ja osobiście uważam, tak jak powiedziałem, że ja oceniam to, co zostało wydane. Sprawiedliwie. Widzę w co gram. I ja nie mam problemu do nich o to, że jak przedłużyli, to bardzo dobrze, no widocznie wiedzieli, że nie będzie to tak kulało, jak powinno. Ja w ogóle uważam, że oni robią jeden błąd, że w ogóle lecą na wszystkie platformy naraz. Oni powinni następną grę, dla nich nauczka jest taka. Po pierwsze, nie mówić za szybko, jaką grę robią i że w ogóle robią. Mam coś ważnego, to woda. To jest po pierwsze. Po drugie, nie powinni wydawać gry na wszystkie platformy od razu. Najpierw na peceta, a potem jak będą mogli, dadzą radę, no to na konsolki. Gdyby Breathtaking Keanu Reeves powiedział w tamtym roku, że wybaczcie, mam zły news, gra nie wyjdzie na nowe konsole, znaczy na stare konsole, albo nawet jakby to powiedzieli już w 2018 roku. Sorry, my idziemy na nowe konsole, nie interesują nas stare. Mieliby z głowy wiele rzeczy, no ale wiadomo, przecież to są pieniądze, tak, trzeba zarobić. Chociaż z tego co widzę, to wcale na konsolach tak super, aż najwięcej kopii wydali sprzedali na PC-cie, z tego co mi wiadomo. Najwięcej milionów się sprzedało na PC-cie, na Xboxie, na PS-ie wcale. Te liczby jakieś ogromne nie były, więc... Więc kurwa, nie wiem... No ale trudno, żeby nie zostali, jak wydali grę, która po prostu, której ładują się tekstury i działa jak gówno na konsoli. To jak ja bym to kupił na konsolę starą, to też bym się wkurwił. Tylko że wiesz, niektórzy kupili, ale to jest też inna kwestia. No ja powiedziałem, nie robi się pod konsolę. Wpierw robi się pod peceta. Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, smażer musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Keanu Reeves. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. To dziwne to, co mówisz, Dartur, bo z tego, co mi wiadomo, to nawet odliczając już, to już po odliczeniu, po odjęciu wszystkich tych refundów, szło im, że w ciągu pierwszych 10 dni sprzedali 13 milionów sztuk. Ja to czytałem na Eurogamerze. Więc nie wiem, jak mogli... Nie zwracaj na siebie uwagi.
trochę. Bartok pisze po PC 5 milionów, konsole 3 miliony z hakiem. Chodzi o 8 milionów, ale ja mówię, w pierwszych 10 dniach według Eurogamera, odliczając, odejmując nawet już po odjęciu tych refundów, wyszło, że przy ciągu pierwszych 10 dni 13 milionów sprzedali. To na Eurogamerze czytałem, kurwa, to można znaleźć. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Coś było. Coś był, jakiś dźwięk. Co? Ale on jest tam. Dobra. Ja to nawet nie wiem, kiedy ja kupiłem tego, parę dni przed wydaniem chyba. Zamówiłem, zapłaciłem za tego na GOG-u. Tylko, że nie, przepraszam bardzo, ja zamówiłem go z tego. Ja go zamówiłem z internetu, wersję pudełkową Cyberpunka. I to była wersja z kodem na GOG. I ta wersja, prawda, przyszła, w sumie przyszła w dniu, jak wyszła gra, 10 grudnia. Jest tak, że ten paseczek może musi dojść do końca, ale później jak zabijesz tego, który ustalał, jak wyczyścisz, to cię nikt nie znajdzie. Jeszcze parę metrów i snajper jest tu. Wiem, ale bym chciał jeszcze rozbrać bombę, wiesz. Wiedzę, to nie robić. Jak się chce, to się robi preordera. Jak się chce kupić w dniu premiery, to się kupuje w dniu premiery. Co za różnica. Wiesz, jak wersja inaczej jest preorderem, wiesz, wszystko zależy, czy kupujesz preordera.
wersję fizyczną, czy kupujesz na tym, na wersję cyfrową, nie? Chcesz dostać pudełko, no to wtedy... C9. Mam. Co się mówi? Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. W kontakcie. Wysoko się zaszył. On się zaszył. I to znowu Oda. Posłuchaj. Ja tutaj nie, ja tu nie mam żadnego ale jakiegoś większego do tej gry nie ma. Jest chyba mega zalombista. I osobiście uważam, nie otworzyć ogień! Na inną broń. Mój rewolwer z tłumikiem. O tam. Atak wirusa. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyjście. Jeśli się nie uda, mogę sprzedać w układce na platformie. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bądź usmarły. Zabiję to! Nie zrobiłeś właśnie. Wygląd w ogóle tych robotów. Ale i tak najlepiej wspominam tą pierwszą misję z Jackiem, grał w Arasace. Gdzie była ta wielka taka strzelanina i na koniec była walka z robotem. Jakie to było oldschoolowe. Kurwa. Mega świetne. Cała ta misja z Arasaką była bardziej oldschoolowa niż wszystkie chyba gry BTS zrobione w ostatnich 10 latach. Oczywiście, że tak, wiesz, to jest gierka, za którą warto zapłacić. To jest naprawdę gra, za którą warto zapłacić. Mnie jeszcze naprawdę ciekawi ten Iron Harvest. Chociaż to nie jest polska gra, to jest chyba niemiecka gra. Możesz się wspiąć po tych rurach. Wyglądają na wytrzymałe. No, świetnie to zrobili.
Jezu. Ta. Ile kosztował? 49 funtów. Ale był też, była możliwość, też widziałem też za 45, ale to nie były. To były tylko cyfrowe. Takie pudełkowe, to co ja kupiłem. To kosztowało 50 funtów. Czyli no 250 zł. Jak na pierwszą ich grę w ogóle, czy to z pojazdami, czy to w widoku pierwszej osoby, ze strzelaniem. Oni tutaj zrobili sprawę ze strzelaniem, wcale nie jest gorzej zrobione niż w grach ID Software. Powiedział nawet, że miał porównać Cyberpunka z Doomem Eternalem, bo mnie tutaj, strzelanie bardziej się podoba niż na Eternalu. Poddaj się, i tak nie uciekniesz! Chociaż według mnie nawet, jeśli mam być szczery, to nawet Machine Games trochę, jeśli chodzi o element strzelania, to lepiej sobie radził tworząc Old Blooda czy The New Ordera, niż nawet ID Software w Doomie Eternalu, czy w Doomie 2016. Nie wiem, mnie po prostu strzelanie w Old Bloodzie bardziej satysfakcjonuje niż w Doomie. Wiem, że niektórzy może mają inaczej, ale Old Blood jest wolniejszy, czyli The New Order, tak? One są wolne i tam się fajnie strzela, tam czuć tą broń, czuć jak się zadaje te obrażenia tym Niemcom. To naprawdę jest mega, natomiast... Chciałem się o tym przekonać sam. Nie no, może się odzywać, ja nic nie mówię, tylko że... Boże święty, to zaraz go załatwię inaczej. Hakuję go.
Dobrze. No, z tych co zrobiło Machine Games to tak, no ale i tak, szczerze mówiąc, jeżeli chcę sobie pograć Wolfa, to sobie odpalam Return to Castle Wolfensteina albo Wolfa z 2009 roku. W sumie to nawet odpalenie Wolfa z 1992 roku sprawia mi większą satysfakcję. No niestety, no ja po prostu jakoś dla mnie te machine gamesowate. Dobra, dobrze się bawiłem, fajnie było pograć, ale za bardzo z tym namieszali. Widać tu po prostu wpływ Bethesdy kurwa w tych grach i tyle. Fajnie się w nie grało. Ale dla mnie po prostu logo Bethesdy i lewackość kurwa tych Machine Gamesów zepsuła wszystko niestety. Miał jeszcze jednego, co tam miałem na E9, nie? Mogłem to kontynuować, ale nie wyjdzie. No, mówię, oni to po prostu zrobili tutaj mistrzowsko. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. To od razu mi się z Kingpinem kojarzy. Tam gość mówił, taki tekst rzucał do ciebie. Get the fuck out of my foyer. Tak? Coś mi się dzieje. O, jakie kurde, wbijaczki stylowe. A, świetnie. Jakbym zobaczył takiego przeciwnika naprzeciwko siebie, to chyba bym umarł ze śmiechu. Efekt szokowy. Teraz mi odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Zrób sobie przerwę. Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie. Zapłacisz za to! A gdzie pakiet na to?
No. Udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. Wi, proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Dobra, idziemy. Okej, okay, udało się. Jestem w systemie. No, zgliczował się. Oda. Hanako jest w środku. Co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij. Oda się zgliczował. Wtedy wchodzę. Kikenda to kiekok saretano. Oda to mu renak ga torenaishi. Nani ga henda wa. Haredo uchiushi sureba. Yowasa o rotei shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa Ja osobiście uważam, że oni zamiast robić te wszystkie wolfy, które zrobili w tym roku, to mogli po prostu zrobić grę idąc takim tokiem, jak robili Old Blooda, tylko zamiast zrobić grę na 4 czy 5 godzin, to mogli zrobić grę na 15 albo 20 godzin, tak? Powiększając to, robiąc jakąś fortecę, robiąc różne katakumby, jakieś inne pierdoły naokoło tego zamku, tych miejscowości i tak dalej. Mogli zrobić jedną grę na całą dekadę i wystarczyłoby. Kurwa! Zastrzelił ją? Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałem go przecież trzymać na krótkiej smyczy. Wiesz, jak go walczyłem z nim, walczyłem i nagle rzucił, skoczył gdzieś i pff, tak stanął. Się zgliczał. Nie, oszczędziłem. Jak mnie poprosił Takemura, żeby nie zabijać, to by nie zabijał. Startup, dla mnie lokalizacja Wolfa to są Niemcy, no i tyle. Niemcy opcjonalnie, może Polska, jakieś takie... Austria, tak. Nawet nie Francja, bo to już jest trochę za daleko wychodzą, ale najlepiej Niemcy, tam te zamki, jakieś fortece, krypty, katakumby i tak dalej. I okres II wojny światowej, a nie wyskakiwać w jakiejś przyszłości, pierdolić się w jakieś smęty. Nie.
Takie coś jest według mnie, czekaj. No. Motor, przyjedź do mnie. Gdzie jesteś? Chyba. Czy się tutaj tak spierdzielili? Czekaj. A no, faktycznie jest. Się zeskamuje. To go zeskanujemy. O. Ta. Na lokalizację. Taka klatka schodowa jakiegoś budynku. Fajne. O, fajne. Silniki samolotu zostały zdezaktywowane przez... W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. No, gdyby mieli ambicje, ale nie mieli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Odmówiła. Odmówiła. Mów całą prawdę o Yorino. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Dzień dobry. Raczej dobry wieczór. Hanako-sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Jestem po prostu cholernie zdeterminowany.
Mam w głowie wasz eksperymentalny biochip. Dzięki niemu przeżyłem postrzał. I przez niego... No, telepatycznie. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na mnie. I jeśli nie znajdę jakiegoś sposobu, źle się to skończy. Kanako-sama, wy jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. No, siedzi. Możemy każde słowo, jeśli tylko pomożesz mi z tym biochipem. No, faktycznie jest to. Kanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. Mam złe przeczucia. To jest dodatkowe jakieś ulepszanie, że atakuje jednego po drugim, jak są blisko świetnie. Tak wirusowe, tak działa. Taki atak wirusowy. Goście załatwieni. Atak wirusowy jest naprawdę. Nie no, ścieżka główna w tej grze rozpierdala mózg, naprawdę. No, zadania poboczne też są super, bo jest pełno ciekawych rzeczy, każdy coś znajdzie dla siebie. Oprócz pani z PC Gamera, która twierdzi, że no, ścieżka główna jest taka sobie, kurwa. Misje poboczne są fajne, ale ścieżka główna. Mówi kobieta, która Vermintide 2 ocenia na 90 na 100. O czym będę kurwa mówił dalej, dyskutował z debilami. Szkoda słów. No, gra pewnie w jakieś Don't Starve, jakieś Undertale. A później bierze się za recenzowanie gier dla ludzi. To są debile, oni nic nie przechodzą. Masz się poddać! W tej chwili! Sam się poddaj. Masz. Masz. Miło ci teraz, mędro.
Może się jeszcze do czegoś przywiążesz! Jeszcze granatem w głowę dostała. Dobrze. Nawet nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej spierdalamy z miasta! Myślisz, że te tanie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja zużytej... A, no GameSpot, tak, faktycznie. Ta lalunia była z GameSpot, a facet robił do PC Gamer. Serio? Prawda. Zajrzyj się. Kto tutaj nasuje? Czy ogrywałem? Grałem w pierwszego Hitmana kiedyś, dawno temu. Mój ulubiony to był drugi. Wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. A już Blood Money był chyba trzeci to był, ale następne już tak średnio, już za bardzo nie grałem już później. W Absolution jeszcze grałem Hitmana, całkiem fajny był. Pierdoleni przegrańcy. Myślałem, Absolution był całkiem niezły, ale i tak moim ulubionym jest dwójka. Dwójka była najlepsza, kurwa. Ta ostatnia misja, co była chyba w Japonii właśnie. Żyła się. Ale była za nią. Nie mam zamiaru skończyć jak Takamura. Słyszysz? Też mi się w Kuala Lumpur podobała misja. Jak miałem strój strażaka, siadłem z siekierą. Trzeba było gościa załatwić. Jedna osoba. Siedział przy jakimś tam komputerze, ale to było fajne. Klimatyczne, mega wszystko. A później można sobie było tak włączać te poziomy i chodzić i strzelać. Nawet zabijać od tak dla ja. Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Jestem uzbrojony. Niczego nie próbuj. Wreszcie. To na ścianie. To krew. Tak. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Na początku.
początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Przykro mi. Naprawdę. To musi być dla ciebie bolesne. Tak bardzo, że nie potrafiłam spojrzeć prawdzie w oczy. Co teraz zrobisz? Yorinobu zadał cios w samo serce. Ale w nowe Hitmany akurat nie gra. Muszę działać, więc... dopóki ta rana jest świeża. Są nowe. Że podobno są całkiem fajne. Że taki powrót do korzeni. To w starym stylu są zrobione. No, sterowanie było takie dziwne. Powiedziałam no. Coś nieznego? Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktu osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie no. Bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktu. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. No. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Arasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Teraz wysadzi lalkę w powietrzu. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, okej. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy. Bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. Spok. Dobra, jakby co, to do jutra. Dzięki, żeście wpadli. Bywajcie. I dobrej nocy.